Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Kujawsko-Pomorska Szkoła, witajcie, witajcie. Moi drodzy, pan Szymon już jest, a za chwilę dla was lekcja historii. Zapraszamy wszystkich piątoklasistów, którzy, no cóż, chcą troszeczkę zasięgnąć wiedzy historycznej i zobaczyć coś ciekawego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Drodzy uczniowie, tak przed weekendem, kiedy tak naprawdę wszyscy już myślimy o tym, żeby odpocząć od szkoły, tym bardziej, że za oknami słońce świeci, ładna pogoda, my dzisiaj będziemy jeszcze chwilkę rozmawiali o wielkiej wojnie z zakonem krzyżackim. Na pewno kojarzycie datę, która nawet w naszej klasie znajduje się w centralnym miejscu, czyli 1410. Właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali o 1410 roku i o tych dwóch nagich mieczach. Co prawda ja mam tylko jeden, drugi trzeba było oddać do muzeum, pół żartem, pół serio, ale właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali o wielkiej wojnie z zakonem, więc posłuchajcie. Podstawa programowa, jak zawsze, drodzy uczniowie, chciałbym, żebyście po dzisiejszej lekcji byli w stanie określić i opowiedzieć, jak wyglądały relacje polsko-krzyżackie od wieku XIII do wieku XV. Myśmy już o tym częściowo mówili, mówiliśmy o tym, w jaki sposób krzyżacy trafili do Polski, w jaki sposób z nimi rozmawiał Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki. I dzisiaj będziemy kontynuować tą treść. Te treści właśnie będziemy kontynuować, będziemy mówić o stosunkach polsko-krzyżackich od wieku XIII aż do wieku XV, więc posłuchajcie. Nasza lekcja będzie składała się z trzech części. W pierwszej przypomnimy sobie informacje dotyczące sprowadzenia krzyżaków do Polski, dlaczego właśnie ci krzyżacy trafili i jakie były skutki tej decyzji. W drugiej części będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób te relacje polsko-krzyżackie się zaogniły właśnie w czasach panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. A w trzeciej części lekcji skupimy się na tym, w jaki sposób Władysław Jagiełło z tymi krzyżakami się rozprawił. Więc zacznijmy. Początek. Krzyżacy trafiają do Polski dzięki właśnie temu księciu, jest to Konrad Mazowiecki, który sprowadza krzyżaków w 1226 roku i w kolejnych latach ci krzyżacy do Polski przybywają. A po co właśnie przybyli? Po co ten Konrad Mazowiecki ściągnął nam tych krzyżaków, z którymi później mieliśmy problem aż praktycznie do II wojny światowej, tak? Jeśli chodzi o Konrada Mazowieckiego, to ten książę rządził Mazowszem, czyli rządził takimi miejscowościami jak Płock, Ziemia Dobrzyńska, tak? No i właśnie sobie wymyślił Konrad Mazowiecki, że podporządkuje Polsce tereny zamieszkałe przez plemiona Prusów, czyli tereny dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego. Ale żeby to zrobić, to Konrad Mazowiecki musiał mieć rycerzy. Musiał mieć kogoś, kto będzie chciał walczyć i będzie go słuchał. No i tak mu wpadli właśnie do ucha krzyżacy, że ich ściągnie, że ich zaprosi, im powie, słuchajcie, możecie chrześcijaństwo szerzyć, możecie nawracać tych wszystkich pogańskich Prusów na chrześcijaństwo, a przy okazji będziecie mogli sobie tutaj u mnie zamieszkać, ale pamiętajcie, że zawsze będziecie pod moją kontrolą. Taki był zapis. No ale ci krzyżacy, słuchajcie, sfałszowali ten dokument właśnie i oszukali Konrada Mazowieckiego i Polskę. Papież na to wszystko, że tak powiem, przyklasnął, powiedział, dobra, krzyżacy, macie rację. No i krzyżacy w ten sposób zaczęli tworzyć najpierw na terenie ziemi chełmińskiej, czyli u nas, w naszym województwie kujawsko-pomorskim, swoje państwo, które później poszerzyli o tereny dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego w Rosji. To dzisiaj, tak? Takie są te obszary. I teraz stolicą tego nowego państwa krzyżackiego uczyniono Malbork. Pewnie wielu z was było w tym zamku. Właśnie udało się znaleźć taką fotografię, która pokazuje zamek w Malborku. Jedna z największych budowli na świecie, właśnie zamek krzyżacki w Malborku.
jak wyglądało państwo krzyżackie w XIII wieku. Otóż na tej mapie widzicie właśnie ziemię polską w czasie rozbicia dzielnicowego, w czasie, gdy zaczyna tę ziemię jednoczyć najpierw Przemysł II, taki nasz król, 1295, a później po nim Władysław Łokietek. I państwo krzyżackie obejmowało swoim zasięgiem, tak jak spojrzycie na tą mapę, wskaźnik mój, słuchajcie, państwo krzyżackie to są te tereny tutaj na północnym wschodzie, czyli takie miasta jak Toruń, Chełmno, Kwidzyn, Malbork, Królewiec, tak, to są tereny należące do krzyżaków. No i właśnie ci krzyżacy z Władysławem Łokietkiem, naszym kolejnym władcą, troszeczkę mieli na pieńku, chociaż na początku wszystko wyglądało, że będzie ok, że się dogadamy, że my, czyli Władysław Łokietek oraz krzyżacy, dojdziemy do porozumienia. Nawet Władysław Łokietek zaufał krzyżakom w 1308 i 1309 roku, poprosił krzyżaków o pomoc. Łokietek miał na pieńku również z Brandenburgią. Brandenburgia to było też państwo niemieckie, dzisiaj na pograniczu Polski i Niemiec. Brandenburgia zaatakowała właśnie Łokietka, zaatakowała Pomorze Gdańskie, które do Łokietka należało. No i teraz Łokietek jednocześnie musi walczyć również na Śląsku, na południu Polski. Nie jest w stanie się rozdwoić, ma nieduże wojsko, więc poprosił o pomoc krzyżaków, których, słuchajcie, właśnie poprosił o pomoc i poprosił ich o to, żeby z Pomorza Gdańskiego wyrzucili Brandenburczyków. Krzyżacy się na to zgodzili, jak najbardziej z Łokietkiem się dogadali. Łokietek się nie spodziewał, że krzyżacy go znowu oszukają, tak? Wyrzucili Brandenburczyków, zajęli Gdańsk. No i oczywiście co zrobili z Gdańskiem? Cały zniszczyli i przyłączyli Pomorze Gdańskie do swojego państwa. Czyli powiększyli swoje państwo i tym samym odcięli Polskę od morza. Łokietek był za słaby, żeby ich od razu pokonać. Dopiero po kilku latach zdecydował się Łokietek na kolejną wojnę z krzyżakami, ale ta wojna właśnie kolejna toczyła się już o Kujawy i ziemię dobrzyńską. Czyli zobaczcie, znowu na terenie naszego województwa rozgrywają się najważniejsze wydarzenia z historii Polski ze średniowiecza. Łokietek ze swoim synem Kazimierzem Wielkim, który wówczas jeszcze był młodym chłopcem, postanawiają krzyżaków zaatakować. 1331 Polacy atakują krzyżaków w bitwie pod Płowcami. Płowce to jest miejscowość niedaleko Radziejowa, niedaleko Brześcia, Włocławka, czyli to są Kujawy. Polacy atakują krzyżaków. W pierwszej fazie bitwy udaje nam się tych krzyżaków pokonać, a w drugiej niestety już musimy troszeczkę się wycofać. Ale mimo tego, że ta bitwa, no powiedzmy, w historii jest niejednoznaczna, to jednak pokazała, że jesteśmy w stanie z krzyżakami podjąć równą walkę i nawet wygrać. Więc to jest przełom w tych wszystkich relacjach. Najpierw krzyżacy nas oszukali, a dokładniej Konrada Mazowieckiego. Później oszukali drugi raz Władysława Łokietka. Ten się troszkę odkuł i w bitwie pod Płowcami ich pokonał, tak? Kazimierz Wielki to jest kolejny władca, który no na początku ma dużo problemów. Musi walczyć z trzema przeciwnikami. Ponownie z jednej strony atakują go krzyżacy z północy, którzy znowu najeżdżają Kujawy i ziemię dobrzyńską. Z zachodu ponownie atakuje nas Brandenburgia i z południowego zachodu Czesi, tak? Czesi, którzy coraz śmielej zajmują kolejne księstwa, kolejne państewka na Śląsku. Dlatego, też o tym już mówiliśmy, Kazimierz Wielki dogaduje się z krzyżakami. Podpisuje w 1343 roku pokój w Kaliszu. Na mocy tego pokoju krzyżacy oddają nam Kujawy i ziemię dobrzyńską, tak, które wcześniej zajęli jeszcze za Łokietka. Kazimierz Wielki musi im za to zapłacić, więc płacimy kasę, dajemy krzyżakom. Ale co bardzo ważne, Kazimierz nie zrzeka się pretensji do Pomorza Gdańskiego. To jest bardzo ważne, ponieważ krzyżacy chcieli, żeby Polacy zaakceptowali ten stan, że Pomorze Gdańskie jest już ich. Myśmy się na to nie zgodzili. Kazimierz Wielki jest określany w tym dokumencie jako pan i dziedzic Pomorza, czyli nie oddał im tego Pomorza, mimo że ono było zajęte przez krzyżaków. Kolejni władcy po Kazimierzu Wielkim, czyli Ludwik Andegaweński oraz jego córka Jadwiga, temat krzyżaków
w czasie panowania Ludwika jest tematem troszkę odsuniętym na dalszy plan, podobnie za w początkach panowania Jadwigi. Dopiero gdy Jadwiga wychodzi za mąż za Władysława Jagiełłę, czyli wielkiego księcia litewskiego, znowu temat krzyżaków nam się tutaj pojawia. Zobaczcie, w 1385 roku, jak widzicie na zamieszczonej mapie, Polska i Litwa łączą się w jedno państwo, unia personalna co prawda, ale jesteśmy sojusznikami. No i zwiększa się potencjał Polski i Litwy w stosunku do krzyżaków. Władysław Jagiełło zaczyna wychodzić na prowadzenie w tych wszystkich relacjach polsko-krzyżackich. I teraz takim terenem, który był terenem takim bardzo ważnym dla krzyżaków, była Żmudź. Tak jak widzicie na tej mapie, kolorem niebieskim, ciemno-niebieski kolor, są to tereny, które należały do właśnie państwa zakonu krzyżackiego. Są to tereny, które krzyżacy podbili w czasach panowania Konrada Mazowieckiego. Nasze Pomorze Gdańskie, które nam zabrali, oraz tak zwana Kurlandia i Inflanty, czyli państwo drugiego zakonu kawalerów mieczowych. Te dwa zakony się ze sobą połączyły. Pomiędzy tymi dwoma państwami, a później jednym państwem, znajduje się taki obszar należący do Litwy, określany jako Żmudź. No i właśnie ta Żmudź to jest klucz do wzrostu potęgi krzyżackiej, ale również klucz do tego, że oni zostali tutaj zatrzymani. Żmudź zostaje przez krzyżaków zabrana Litwie. Tutaj krzyżacy znowu oszukali, ale nie nas, tylko tym bardziej, tym razem Litwę i księcia litewskiego Witolda, którego widzimy na fotografii tutaj po lewej stronie, Witold. Witold prowadzi wojnę z zakonem krzyżackim, a w tym czasie Władysław Jagiełło no już jest mężem Jadwigi, jest też naszym królem. I teraz co się dzieje? Jagiełło i Witold na początku oni się za bardzo nie lubili. Witold był dla Jagiełły kuzynem, czyli był synem brata jego ojca. To takie skomplikowane relacje genealogiczne. No ale panowie się dogadali i postanowili wspólnie razem krzyżaków pokonać. Czekano tak naprawdę na odpowiedni moment, na pretekst ze strony krzyżaków. Krzyżacy zdawali sobie sprawę, że wojna jest nieunikniona i w 1409 roku krzyżacy jako pierwsi nas atakują. Atakują ziemię dobrzyńską, czyli zobaczcie, znowu akcja się dzieje na terenie naszego województwa. Ziemia dobrzyńska to m.in. takie miasta jak Rypin, Lipno, Dobrzyń, nad Wisłą, Bobrowniki, Złotoria. Tak, to są tereny ziemi dobrzyńskiej. Mój Golub Dobrzyń po części też, ale to jest ta część dobrzyńska. Na czele krzyżaków stoi wielki mistrz Ulrich von Jungingen, widzicie go tutaj na fotografii. Wielki mistrz, który właśnie decyduje zaatakować Polskę w 1409 roku. Jesienią Polacy i Litwini oraz krzyżacy następuje zawieszenie działań zbrojnych, następuje spokój, jedna i druga siła. Strona zbierają siły do tego, żeby kontynuować właśnie działania zbrojne i do przełomowego wydarzenia dochodzi w 1410 roku. No i nam się tutaj, słuchajcie drodzy uczniowie, chochlik troszeczkę wkradł, ale to nic nie szkodzi. Skorzystamy, słuchajcie, z flamastrów, więc zobaczcie, zdejmę tą flagę krzyżacką. Tutaj zaraz kamerka na mnie się zostanie skierowana. Pokażę wam, jak to właśnie wyglądało z tą wojną polsko-krzyżacką. Otóż rysujemy Wisłę. Niech to będzie troszeczkę wyobraźnia, tutaj będzie musiała pracować. To jest Wisła. No i tutaj, słuchajcie, mamy Drywęce. No i Polacy zbierają się nad Wisłą w okolicy Czerwińska. Czerwińsk. Tu się zbierają Polacy. Tu mamy, słuchajcie, Malbork, czyli stolicę państwa krzyżackiego. Przy Drywęcy mamy Toruń, tak? Mamy później, słuchajcie, Golub. Tak? Golub. Kolejne miasto nad Drwęcą to jest Brodnica, Kurzędnik,
Okej. Okay. I teraz słuchajcie, co się dzieje. Polacy chcą jak najszybszą drogą dostać się do Malborka. Żeby dostać się do Malborka, trzeba przejść przez Drwęce. Więc Władysław Jagiełło zbiera swoje wojsko, no i zastanawia się, którą drogą do Malborka przez Drwęce przejść. Czy przejść w okolicy Torunia, no ale tutaj sobie myśli, nie, kurczę, Toruń to jest silny zamek, Warownia Krzyżacka, nie przejdziemy. Tym bardziej, że Krzyżacy zbierają swoje siły w okolicy Świecia. Świecie, Chełmno, tutaj Krzyżacy swoje wojsko gromadzą, tak? Krzyżaków będziemy malować na czerwono. Krzyżacy, cyk, dobra, są. I teraz Polaków będziemy malować na zielono, zobaczcie. Mamy kolory dzisiaj, fajnie, nam to wszystko idzie. I teraz Polacy zbierają się tutaj właśnie koło Czerwińska. Toruń odpada. Golub, kolejna przeprawa przez Drwęce, most. No ale Jagiełło mówi, nie, przez Golub też nie będziemy przechodzić, bo tam też duży zamek, nie da rady. Podobnie pomyślał w Brodnicy. Też tutaj stwierdził, że nie będzie przez Brodnicę przechodził, bo tam też silnie ufortyfikowana przeprawa. No ale Kurzędnik, kolejna przeprawa przez Drwęce, sobie pomyślał Jagiełło, kurczę, Krzyżacy są daleko w Świeciu, nie zdążą dojść do Kurzędnika, dlatego będziemy przechodzić przez Kurzędnik. No i rusza Jagiełło ze swoim wojskiem, zbliżają się do Kurzędnika, ale się okazuje, że Krzyżacy jednak po drugiej stronie są. Więc Władysław Jagiełło postanawia obejść Drwęce i troszeczkę nadrobić dni i w ten sposób dotrzeć do Malborka. No, Krzyżacy również za Polakami podążają i właśnie dochodzi do bitwy pod Grunwaldem na trasie przemarszu wojsk polskich w kierunku Malborka. No i teraz jak ten Grunwald wyglądał? Mam nadzieję, że tutaj już nam się chochlik nie wkradł, ale jest, wszystko jest ok. Słuchajcie, bitwa pod Grunwaldem to jest decydujące starcie polsko-krzyżackie. Bitwa pod Grunwaldem składała się z dwóch części. Polacy, którzy przybyli na pole bitwy, Krzyżacy już tam na nas czekali. Wojska nasze składają się jakby z dwóch części. Są to wojska polskie oraz wojska litewskie pod dowództwem właśnie Witolda. Polacy na początku odprawiają mszę, śpiewana jest pieśń Bogu Rodzica, czyli rodzaj takiego hymnu naszego. Krzyżacy zniecierpliwieni stoją na słońcu, czekają na tych naszych żołnierzy, aż dojdzie do starcia. Nawet próbują nas troszeczkę obrazić, wysyłając nam dwa nagie miecze. Miecze mniej więcej wyglądały w taki sposób, właśnie tak jak ten mój miecz. Zostały nam przywiezione te miecze, żeby sprowokować Polaków do ataku. Tak? W pierwszej kolejności atakują Krzyżaków Litwini. Tak? Czyli nasze prawe skrzydło atakuje Krzyżaków właśnie po prawej stronie. Litwini atakują, ale stosują bardzo ciekawy manewr i tak naprawdę po ataku zaczynają uciekać lub, jak ktoś woli, bardziej wycofywać się. Celem tej właśnie prowokacji było wyciągnięcie Krzyżaków, odciągnięcie i podzielenie armii krzyżackiej na dwie części. Gdy Litwini odciągnęli część krzyżackiego wojska, do ataku ruszyliśmy my, Polacy, no i udało się Krzyżaków właśnie w drugiej fazie tej bitwy pokonać. Ginie w bitwie pod Grunwaldem wielki mistrz Ulrich von Jungingen. Polacy wygrywają, zdobywają obóz krzyżacki, zdobywamy wielu jeńców, Krzyżacy przegrywają. Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce, jak pamiętacie, 1410 rok, 15 lipca. Jest to bardzo ważna data. Zawsze mniej więcej w okolicy 15 lipca na polach grunwaldzkich odbywają się inscenizacje historyczne i co roku wygrywamy. Zobaczcie, jest, tak się nam udaje, że co roku wygrywamy, pokonujemy tych Krzyżaków. Im się nie udaje wygrać jeszcze nigdy w bitwie pod Grunwaldem. Tak trochę pół żartem, pół serio. Bitwa pod Grunwaldem, nasze największe zwycięstwo z Krzyżakami. I właśnie to zwycięstwo namalował również Jan Matejko. Bardzo fajny obraz Jana Matejki. Bardzo dużo bohaterów tutaj, bardzo dużo postaci. No i nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję analizować właśnie pod względem historycznym, analizować źródło, jakim jest obraz na przykład Jana Matejki. Ja postanowiłem właśnie dzisiaj Wam taką analizę obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem przeprowadzić. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie to zrobić, że będziecie śledzić, kto jest kim.
I teraz zobaczcie, na obrazie Jana Matejki centralna postać to jest jakiś ktoś, ja wiem kto, a za chwilkę wy też mam nadzieję się dowiecie. Jest to centralna postać, wszyscy na początku mówią, że to na pewno był Jagiełło, no bo jak nasz król to musi być w środku. Otóż nie, nie jest to Jagiełło. Tutaj mamy też jakiegoś właśnie krzyżackiego rycerza, który jak widzicie właśnie ma na sobie herb państwa krzyżackiego. Ja go ponownie powieszę, żebyśmy mogli właśnie widzieć, jak to wyglądało, flaga krzyżacka. Dobra, ok, widzimy, jest flaga krzyżacka. No i teraz przejdźmy do analizy. Słuchajcie, ja wszystkich postaci tutaj nie będę omawiał, ale zwracam wam uwagę na najważniejsze postacie, mam nadzieję, że dobrze widać. Słuchajcie, w środku obrazu Jana Matejki nie znajduje się Władysław Jagiełło, tylko znajduje się wielki książę litewski Witold, czyli kuzyn właśnie naszego polskiego króla, który właśnie znajduje się w centrum. Tak? To też jest bardzo ważne ukazanie właśnie pozycji Litwinów w czasie bitwy pod Grunwaldem. No, oni stanowili poważną siłę, tak, w tej naszej wspólnej armii. Władysław Jagiełło znajduje się po prawej stronie obrazu, stoi na wzgórzu. Słuchajcie, Władysław Jagiełło w czasie bitwy pod Grunwaldem fizycznie no, nie brał udziału w walkach zbrojnych, kierował całą bitwą ze wzgórza. To jest też bardzo ciekawe, że nie brał udziału w bitwie tak jak wielki mistrz, tylko kierował naszymi oddziałami z góry, widział całe pole bitwy i mógł podejmować bardzo dobre decyzje. Władysław Jagiełło. Postać symboliczna na obrazie Matejki to jest święty Stanisław. Biskup święty Stanisław, patron Polski, pamiętacie, mówiliśmy o nim na wcześniejszych lekcjach właśnie w czasie poznawania historii Bolesława Śmiałego, Bolesława Szczodrego. Postać krzyżacka, która tutaj ginie, która jest pchnięta właśnie przez naszych polskich żołnierzy, to jest wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen, który zostaje zabity przez polskich właśnie żołnierzy, ale nie rycerzy, tylko właśnie giermków, takich chłopów, którzy zabijają tego wielkiego mistrza, zwalają go z konia. Co ciekawe, ginie zabity kopią włóczni świętego Maurycego. To też jest symboliczne pokazanie, że właśnie został zabity przedmiotem, który Polacy otrzymali od cesarza Niemiec, od Tona III. Pamiętacie, Bolesław Chrobry, zjazd w Gnieźnie, otrzymuje Bolesław Chrobry kopię włóczni świętego Maurycego. Bardzo ciekawa postać, Kazimierz V. Kazimierz V, książę ze Szczecina, który stanął po stronie krzyżackiej, tak? Był żołnierzem, który walczył po stronie krzyżackiej w czasie bitwy pod Grunwaldem. Po naszej stronie mieliśmy najlepszego rycerza średniowiecznej Europy, czyli Zawiszę Czarnego, który znajduje się po tej stronie obrazu, po prawej stronie, na prawo od Witolda. Bardzo ciekawa postać, Zawisza Czarny, najlepszy rycerz ówczesnej średniowiecznej Europy. Zaraz o nim kilka słów. Postaci jest bardzo dużo. Zachęcam was do tego, żeby właśnie historię poznawać również przez obrazy. Nie wiem, czy na pewno zwróciliście uwagę, tak? Na lekcjach, które prowadzę, staram się właśnie pokazywać wam różne fotografie, różne postacie, aby w ten sposób też dotrzeć do was, aby tą wiedzę wam przekazać. Wojna z Zakonem Krzyżackim kończy się w 1411 roku podpisaniem pokoju, pierwszego pokoju toruńskiego. Zobaczcie, znowu akcja się dzieje u nas. I teraz pierwszy pokój toruński kończy wielką wojnę z Zakonem Krzyżackim. Polacy po bitwie pod Grunwaldem kilka dni jeszcze zostali pod tym Grunwaldem i po pewnym czasie dotarli dopiero do Malborka, ale nie udało się zdobyć Malborka. Malbork przygotował się do obrony, więc tak naprawdę główny cel tej kampanii nie został zrealizowany. Malbork nie został zdobyty. Polacy wrócili do siebie. Wojna zakończyła się naszym zwycięstwem, ale politycznie nie wykorzystaliśmy tego niestety zwycięstwa. Największe efekty uzyskała Litwa, która odzyskała Żmudź. Myśmy, słuchajcie, odzyskali ziemię dobrzyńską, którą nam wcześniej krzyżacy rok wcześniej nam zabrali, tak, opanowali, no i musieli nam zapłacić ogromne odszkodowania za wykup złapanych rycerzy. Więc ta Polska jakby tutaj no nie uzyskała za bardzo dużo w tej wojnie. Kolejna wojna, wojna 13-letnia, taka duża wojna 13-letnia, jest to już zwycięstwo Polski i przyłączenie, odzyskanie Pomorza, ziemi chełmińskiej, ale to już jest inna
lekcja. Co ciekawe, słuchajcie, pomiędzy Wielką Wojną z Zakonem Krzyżackim a wojną trzynastoletnią minęło 50 lat. I w ciągu tych 50 lat myśmy z Krzyżakami walczyli jeszcze wiele razy. Taka ciekawostka nawet była wojna golubska 1422. Zobaczcie, mój Golub Dobrzyń też się w historii zapisał. Mieliśmy własną wojnę. Ciekawe, czy wy macie swoje wojny też w historii z waszych miejscowości. Wojna bydgoska, ciekawe, czy była. Albo wojna grudziącka, albo wojna wąbrzeska. No chyba nie było, a wojna golubska jednak była. No i teraz przejdźmy tak trochę pół żartem, pół serio do Zawiszy Czarnego. Ponownie go widzimy, teraz powiększona postać. Otóż Zawisza Czarny reprezentował Polskę kilka lat po bitwie pod Grunwaldem, reprezentował Polskę na soborze w Konstancji. Sobór to jest spotkanie najważniejszych dostojników Kościoła pod przewodnictwem papieża. Co jakiś czas takie sobory są organizowane, wówczas podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące właśnie Kościoła katolickiego. No i taki sobór właśnie miał miejsce 1414 do 1418 i ze strony polskiej biorą w tym udział właśnie Zawisza Czarny oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, możemy tak powiedzieć, Paweł Włodkowicz. I oni reprezentują na tym soborze interes Polski. Krzyżacy również tam są obecni i próbują na tym soborze u papieża właśnie tych Polaków oskarżyć o wszystko, co jest najgorsze. Mówią, że my jesteśmy poganami, że my nie wierzymy w Boga, że to, że u nas jest chrześcijaństwo, to jest fikcja, ale Zawisza Czarny i Paweł Włodkowicz udowadniają, że jest to nieprawda i bronią interesu Polski na tym soborze w Konstancji. To też jest bardzo ważne w czasie właśnie wojen polsko-krzyżackich, bo kilka lat po wojnie, Wielkiej Wojnie z Zakonem, dalej walczymy z Krzyżakami. To nie skończyło się na tym jednym starciu pod Grunwaldem. I drodzy uczniowie, w ramach podsumowania dzisiejszej lekcji, Krzyżacy trafiają do Polski w XIII wieku, Konrad Mazowiecki 1226. Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki walczą z Krzyżakami. Łokietek pod Płowcami pokonuje Krzyżaków. Jest to zwycięstwo, które pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy w stanie tych Krzyżaków pokonać. Kazimierz Wielki z nimi się dogaduje, podpisuje pokój w Kaliszu, odzyskuje Kujawy i ziemię dobrzyńską. Następcy Kazimierza Wielkiego, czyli Ludwik Andegaweński, Jadwiga oraz jej mąż Władysław Jagiełło, przygotowują się do tej wojny i Władysław Jagiełło wspólnie ze swoim kuzynem Witoldem organizują armię i w 1410 roku 15 lipca pokonują wojska krzyżackie w bitwie pod Grunwaldem. Wojna kończy się pokojem toruńskim. Nie jest to koniec konfliktu polsko-krzyżackiego. Możemy powiedzieć, że konflikt polsko-krzyżacki kończy się dopiero w czasie wojny 13-letniej, po wojnie 13-letniej 1466, to jest drugi pokój toruński, ale to już jest inna historia, będziemy o tym mówić na kolejnych lekcjach. Mam nadzieję, że wyjaśniłem temat Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim, no i czekam na pytania, mimo że już mamy piątek. No pytań niestety nie ma, to tak się powtarza systematycznie, że piątek, piąteczek, tak dokładnie, to jest już taki dzień, gdzie żyjemy tym, żeby troszeczkę sobie odpocząć. Pogoda tym bardziej nas nastraja. Pozdrowienia były przesyłane, ale w międzyczasie ja je tutaj wyświetlałem, także myślę, że to co było wysłane, to żeśmy już tutaj wyświetlili. Także serdecznie dziękujemy, panie Szymonie. Cóż. Ja również dziękuję, życzę miłego weekendu. No i chciałbym i zachęcam Was do poznawania historii regionalnej, bo jak zauważyliście, elementy Wielkiej Wojny z Zakonem, one również miały miejsce na terenie naszego województwa. Jagiełło planował przekroczyć Drwęce w kilku miejscach, w Kurzędniku na przykład. Trafił w końcu pod Grunwald. Mieliśmy również bitwę pod Koronowem, bardzo ważne starcie polsko-krzyżackie, wygrana nasza. O tym też warto pamiętać. Więc działo się bardzo dużo na terenie Kujaw i Pomorza. Warto tą historię poznawać i zachęcam Was do tego. A korzystając z okazji, że mam jeszcze chwilkę czasu, to chciałem bardzo podziękować Zamkowi Golubskiemu, który udostępnił mi na lekcjach, które były do tej pory i mówiliśmy o Kazimierzu Wielkim. Między innymi udostępnił mi tą flagę krzyżacką. Wcześniej występowałem w takim stroju rycerskim. To wszystko są eksponaty z Zamku Golubskiego.
Bardzo dziękuję, że mogłem z nich skorzystać. Natomiast Was, drodzy uczniowie i wszyscy, którzy oglądacie te lekcje, zapraszam Was do Golubia Dobrzynia na początku wakacji. Wielki turniej, międzynarodowy turniej rycerski. Warto przyjechać, zobaczyć dzisiejszych rycerzy, którzy rywalizują niczym Zawisza Czarny w XXI wieku. Zapraszam do Golubia Dobrzynia. Bardzo pięknie dziękujemy. Mówię, przez cały czas wpływają różnego rodzaju informacje o tym, że bardzo lubią Pana lekcje, lubią lekcje historii, pozdrowienia dla studia. Panie Szymonie, coś Pan w sobie ma takiego, że ta historia staje się dla nas bardziej przyswajalna i z ciekawością ją oglądamy. Kochani, dziękujemy serdecznie. Słyszymy się, widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Do widzenia.